No, jest gruby. Kogo pilnuj. Idą sekundy? Dla mnie to jest sum. Ale tylko Kuba, nic na siłę. Wymęcz go. Ale też nie ma, bo nie wiadomo jakie jest zapięte. Co go wymęczysz takie za jeden grot? Trzeba zobaczyć, co to jest w ogóle. Nawet nie chcę się wynurzyć. Końcówka holu najważniejsza, żebyś nie spierdzielił. I uważaj na te syfy też. Ale pojechał na tym. Szkoda, że tego nie nagrałem. Jak wyciągał plecionkę. Jak plecionkę wyciągał. Dalej ciągnie. Dla mnie to jest sum. Albo duży sandał. Pierdala w nur. Na tą czubureczkę? Jeżeli jesteś pewny, Kuba, przy tego, to może skręcić trochę kowrotek. Ale dobra, ja ci nie podpowiadam. Bo jak ci wejdzie w nurt, no to już będzie problem go. Nie kręć go, Kuba, bo na razie jedzie. Co ty robisz? Nie odpuszczaj mu tak. Trzymaj go sztywno. Nie popuszczaj tej wędki, nie pompuj, na razie nie masz czym pompować. No to wejdź tam bliżej, bo on odchodzi pod główkę. Nie popuszczaj mu, Kuba, trzymaj go sztywno. Ale jedzie. Nie kręć kowrotką, bo to nic nie daje, Kuba. Ale jedzie. Puścił. Ja bym, Kuba, na twoim miejscu lekko przykręcił kowrotek. Jeżeli jesteś pewny żyłki, nie? Wyciąga mocno, do 200 paru kilogramów jest. A jaką masz tą? Co? Nie rób takiego luzu. Odchodzi ci z nurtu. No masz ryby życia. Dla mnie to jest sum. Musisz się, Kuba, pośpieszyć, bo tylko 10 minut masz nagrywania. Będzie chyba 40 albo godzina walki. A wiesz dlaczego tak jest? Bo mi się wydaje, że masz kowrotek to za bardzo skręcony. Ja nie chcę ci podpowiadać, Kubuś. Skręcony? Za mało masz skręcony. Dlatego on tak chodzi, wiesz? O. Nie. Niech sobie jedzie. To jest sum. Sum, bo chodzi po wszystkich stronach. Bo jak było bum, to jest sum. Nie dotyka żyłki. I musisz sobie sam, Kubuś, wyczuć hamulec. W którym momencie? Dla mnie sum, bo jest nie do wyciągnięcia ryba, nie? I robi co chce. Chociaż sum by poszedł w nurt, nie? Sum. Dla mnie sum. Dalej idzie. Trzymaj go. Nie popuszczaj mu. No Kuba, bo niech sobie robi co chce. Ja się nie odzywam. Jego ryba będzie miał do siebie pretensje. Faktem jest, że ma przemysł. Linkę, nie? Nie mów, grobcie, że się zmęczyłeś. Adrenalina, człowieku. Kaban. Się wędzicho. 2 metry, nie? Kurwa. A ci powiem, że może tak być. Jak ja widziałem na filmach, jak oni się z nimi nie pierdzielą. Wędka sobie da radę, bo masz przemysł. Już nie wariuje, już przymurował, nie? Nie popuszczaj mu tego. No tata, jak mam je popuszczać? No właśnie, no nie może, musi go trzymać, no bo ma plecionkę grubą. No musi hamulec mieć przykręcony. Przecież nie możesz... Co, z godzinę będziesz z nim stał? Musi wyczuć ten moment, jak... Zwolnij fajkę. No nie mam tutaj. Tata, weź skocz. Dobra, mam. Dodaj mi też. Masz 4,5 minuty walki. Dla mnie to jest sum bezdyskusyjnie. Nawet gdybyś urwał, Kubuś. Nie urwie! Nie gęgaj ze swoimi teoriami, kurwa. Jak sum, to... To jest sum. To ja nie dam rady. Ale gumę miałeś na tego... Na ale ona w dół poszła. Tata, ej Kuba. Dasz radę, bo nie na takie wędki łowili. Ja to widziałem. Nie chodzi o to. Przyjdzie taki moment, że będziesz musiał podjąć decyzję, żeby go siłowo polować, nie? 40 wziął.
Nie no, ja mam na filmie 2 minuty, 7 minut. Dajesz ognia. Dobra, walcz sobie. Jak będzie odjeżdżał, to musi być przygotowany na odkręcenie troszeczkę. Jak wiesz, jak już ci będzie zabierał tak, że nie masz szans, nie? I pamiętaj, że jak Kuba... Kuba, i pamiętaj o tym, że jak ci zacznie jechać, to daj 2 kroki do przodu i w tym momencie odpuszczaj mu hamulec, nie? Żeby cię nie zaskoczył. Jeszcze nie jest dobrze. Ja tak chciałem powiedzieć, że tam 8 metrów w dół i... Dla mnie to jest bezdyskusyjny sum. Idzie w nurt. Nie odkręcaj mu, trzymaj go tak. Jak on daje radę, to go trzymaj. Jak sprzęt daje radę. Łapki bolą? To jest urok wędkowania. Wyciągniemy go, Kuba, spokojnie. Do kogo jest godzina, nie? Musisz zmęczyć. I mówisz, w pewnym momencie musisz... Kuba, w pewnym momencie... Słyszysz? W pewnym momencie musisz podjąć decyzję, że skręcasz kowrotek. Albo przepalasz plecionkę. To lepiej ci się... 8 minut. Jest moc. 8 minut. Ale wyłączy się i możesz włączyć ten nowy filmik, nagrywanie. 8 minut masz holu, nie? Ale było co? Buh! Bum i poszedł od razu. O, no to sum. No nic nie do ruszenia. Nic nie zrobisz, Kuba. A nie masz na tyle, wiesz... Nie no to sum. No to sum dnem idzie, nie? O! Jaki odjazd? Dobrze, trzymaj go tak. No, jak pójdzie w nurt, to jest chuj. No. Całą plecionkę wyciągnie. Tadek mówi, że mu też kiedyś plecionkę, ale jedzie. Dobrze, masz kowrotek ustawiony, nie ruszaj nic. Ja pierdolę. Plecionkę w chwili wyciąga. Kończy plecionkę. Kończy plecionkę. Wędkę na dół i zwijaj, pompuj go. Nie pompuj, jak on robi co chce, co go wypompujesz? Plecionkę wyciągnął całą. No to skręć mu hamulec na wydrę. I trzymaj wędkę, niech chuj, niech pęknie. Trudno, kupi sobie nową. Skręć mu hamulec i go trzymaj. Skręć mu hamulec. A, no i poszedł. Coś nie wytrzymał. Ile ci tej plecionki zostało? No. Nie, jeszcze mogłeś go puścić trochę. No sum, to nie ma dyskusji, kurwa. Na ten poszedł. Na salce poszedł. Sum bez dyskusji. Albo kotwicę wyciął, bo ja wyciągnę coś. A tata nie pierdolę, bo to nie jest nie do wyciągnięcia ryba, nie na taki zestaw. Nie przede mnie, na mnie. Nie na taki zestaw. To był kurwa, to był z 50 kg sum, 2 metry jak nic. No i jechał, robił co chciał. Robił co chciał. To był kawał rybska. A mama mówiła, że ktoś złapie ryby. Ale musiałeś to, mówiłem ci, w pewnym momencie musisz podjąć decyzję, bo cię wyciągnie, a może byś go zatrzymał, jakbyś skręcił, może by się, wiesz... Poszła ta, albo stajka poszła, kołuszyło karbon. A nie masz nic, nie czujesz na wędce, żeby ciągnął? Przynętę? Poszedł cały, zasad. Kurwa, w pizdu. No ale, ryba życie, co grubciu? Adrenalina jak ciul. Co z tego, nie ma ryby. Ryba na brzegu nie jest, to nie ma ryby. Ale nie wyciągnąłby się, nie ma opcji. O. Nie masz jakiejś przynęty, nie? Nic nie ma, zerwało. No. Czyli żyłka. Kurwa. Co?